Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No teraz normalności ostatnio w Ameryce nie ma. W Ameryce ostatnio komunizm zaczyna się wybijać nawzajem. Wszyscy strzelają do siebie naprzeciwko, stoją naprzeciwko i starają się wystrzelać. No, prezydent Biden, czyli Obama 2, no doprowadził do tego, no ale Obama pierwszy powiedział parę lat temu, że Ameryka musi się diametralnie zmienić. No i to jest to, co w Ameryce teraz komuniści diametralnie zmieniają. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach o filmikach bardzo często zdemonetyzowanych. No, zmieniają Amerykę. Jak wykombinowali zmienić Amerykę? No przede wszystkim w dwóch rzeczach. Ukraść dzieci rodzicom, czyli wprowadzili te jedno wielkie zamieszanie psychiczne, bo szkoły są opanowane przez komunistów, prasa, telewizja, środki przekazu, no cała budżetówka to są jedni wielcy komuniści, czyli szkoły, wojsko, policja. Wszyscy ci, co żyją z podatków, po prostu są super lewicowi. No i tak, że zmieniają dzieci, kradną dzieci w zasadzie swoim rodzicom. No a druga sprawa, no to jest nielegalni emigranci. No, Ameryka to jest krajem emigrantów, no ale była krajem legalnych emigrantów, tak jak do tej pory Australia jest krajem legalnych emigrantów, Kanada. Wszystkie kraje starają się jakoś pilnować swoich granic. W Ameryce otworzyli te granice, no i teraz jest syf, kiła i mogiła, jak to mówią. No ale większość tych ludzi, którzy tu przyjeżdża, dostaje kiełbasę, no i przyjeżdża tutaj, no, dla tej kiełbasy. Przez setki lat przyjeżdżali ludzie ze wszystkich kontynentów do Ameryki, no bo nie było kiełbasy w ich starych krajach, no i przyjeżdżali tu pracować. Teraz się okazuje, że pracować nie trzeba. Są setki tysięcy ludzi, którzy żyje na zasiłku. No i tak żyją 2-3 razy lepiej niż w tych starych innych krajach. Także im się to polepszyło. No ale lokalnie jest straszne zamieszanie. Rynek nieruchomości się zmienia, podatki się zmieniają, a państwo, no dlaczego? Dlaczego na przykład Nowy Jork? Nowy Jork to jest jeden wielki syf, no i major Nowego Jorku, czarny były policjant, został wybrany, super taki hardkorowy demokrata, Hochul też to jest gubernatorka Nowego Jorku, komunistka jak zwykle, no bo oni wszyscy, cały Nowy Jork to jest komunistyczny, no to mówili, że Nowy Jork, no to jest takie sanktuarium wolności, czyli oni się, komuniści się przymierzają do tego, że tak jak w kościołach jacyś zbrodniarze tam uciekali i szukali tego swojego azylu politycznego, czy wolności, czy mieli nadzieję, że nie będą zaaresztowali, no to właśnie tak San Francisco komunistyczne, Nowy Jork komunistyczny, oni się ogłosili miastem wolności. No nawet jest jeszcze gorzej, bo w Nowym Jorku zrobili coś takiego, że jest prawo do mieszkania w zasadzie, czy prawo do dachu nad głową. No i te prawo do dachu nad głową, no to miało skomplikowane tam miało skomplikowaną historię, no ale wprowadzili takie prawo do dachu nad głową. No i oryginalnie, no to prawo jest wprowadzane przez ludzi, przez polityków, ustawodawców, prawodawców na podstawie tego, co obywatele żądają, czyli wyborcy. No, teraz w Ameryce to tak się zmieniło, że wyborcy i podatnicy, no to nie bardzo mają dużo do powiedzenia. Wszyscy, co mają do powiedzenia, to są tylko aktywiści. No ale teraz strzelają do siebie nawzajem. Major Eric Adams, Kathy Hochul i strzelają również do
Baracka Obamy II, czyli Bidena. No i tam nie jest wesoło. Teraz sytuacja jest tam ponad 150 tysięcy nielegalnych emigrantów w samym Nowym Jorku. No i Nowy Jork to już jeden wielki bałagan. I demokraci chcą, żeby był ten problem imigrantów zreperowany. No ale Biden i wszyscy mówili przyjeżdżajcie. No i to przyjeżdżali, całe karawany były. Nie są niesprawdzani. Makabra jest taka, że dzieci podatników idą do szkoły nie mogą iść do szkoły bez szczepionek. Wszyscy ci, którzy przyjeżdżają, nie są sprawdzani. W wielu miastach, w wielu stanach są rozsyłani przez administrację Bidena, oni są lokowani w hotelach, hotele są, teraz Amerykanie się śmieją, że Patele, no bo to jest takie popularne nazwisko ludzi z Indii, wyrzucają, nie przyjmują turystów, bo dostają, powiedzmy, tak jak pokój w hotelu tam kosztował, średnio był ogłaszany $100-120, to teraz rząd płaci 200-250 i no i płaci 100 za wszystkie pokoje przez 30 dni w miesiącu, przez 12 miesięcy, na następne 4-5 lat. Także, że robią fortuny, turystyka zamiera w wielu miastach, w tych terenach, w tych miasteczkach, gdzie komuniści wysyłają tych emigrantów, no wysyłają do dzielnic, do miast, powiedzmy tak robotniczo-chłopskich, nie do tych czerwonych świń, bo pilnują. Jest taka wyspa Martha's Vineyard na wschodnim wybrzeżu. Jeżeli oglądaliście film Szczęki, no to właśnie to było nagrywane na tym wschodnim wybrzeżu na Martha's Vineyard, no to tam wszystkie te czerwone świnie, te Clintony, Obamy, Baracki, mają Oprah ma, no taka czarna rozrywkowa kobieta z telewizji, to ona ma tam willę po 10-15 milionów, no to jak wylądował tam samolot wysłany chyba z Teksasu, no to tych wszystkich nielegalnych emigrantów to zawinęli i deportowali w ciągu 24 godzin. Także czerwone świnie, komuniści wiedzą, jak uprzykrzyć życie innym, no a samemu się obronić. Teraz Biden chce wprowadzić coś takiego, że te stany przygraniczne, stany przygraniczne, które od dziesiątek lat krzyczą, że to jest niemożliwe, żeby te granice były otwarte, to teraz administracja Bidena nie chce ich w Nowym Jorku, na wschodnim wybrzeżu. Oni chcą trzymać ich właśnie w tych granicznych stanach, żeby tam byli utrzymani. No w Ameryce konstytucja mówi, że każdy obywatel każdego stanu może się przemieszczać gdziekolwiek chce. Także stawianie teraz granic na pomiędzy Teksasem a Oklahomą, no to Biden i jemu podobni mówią, że to jest dobre. Stawianie płotów na granicy meksykańsko-amerykańskiej nie jest dobre. No, ci emigranci, problem jest taki, że oni są niesprawdzani. Nie są sprawdzani pod względem chorobowym, nie są sprawdzani pod względem swojej przeszłości. Tam nie ma prześwietlenia żadnego, kto jest co. Bardzo często nie mają dokumentów, no i są wpuszczani. Gwałty są, morderstwa. W New Hampshire, to jest taki stan na północy Ameryki, tam poniżej Kanady, no to tam był Brazylijczyk, to on uciekł z Brazylii, zamordował 11 osób i zadekował się, przeszedł przez wszystkie te sprawdzania i zadekował się właśnie w północnym stanie w Ameryce, zanim go złapali. Bardzo dużo jest gwałtów, dużo jest morderstw tych ludzi. Także tak bez prześwietlenia, przez jakiegoś filtrowania, no to jest bardzo niebezpieczne. Te wszystkie standardy to się
rozwaliły kompletnie. Wszyscy ci komuniści postępowi wyobrażali sobie, że będą mieli głosujących, będą mieli wyborców. No i przypuszczalnie część tak się stanie. Bardzo dużo z tych ludzi, którzy teraz to jest 25 stanów republikańskich, 25 stanów komunistycznych, także w Senacie powiedzmy jest 100 senatorów. Dlaczego 100 senatorów? No bo jest 50 stanów i każdy stan ma dwóch senatorów niezależnie od wielkości. Tak, także powiedzmy Wielka Kalifornia ma dwóch senatorów i małe Rhode Island ma dwóch senatorów. To powoduje, że populacja, że Senat to jest wyższa izba kongresu, no i jest izba reprezentantów. Izba reprezentantów, no to ma 435 członków, no i to jest proporcjonalne do ludności, no ale z Kalifornii, w Kalifornii chyba mają ze 30-40 reprezentantów, tam populacja niknie. I to się wszystko zmienia. No ale dlaczego to jest ważne z tymi senatorami i reprezentantami? No te prawicowe, te konserwatywne stany są zalewane. Są zalewane, tak jak Teksas powiedzmy, no to miasta zostały opanowane komunistami. Także, że Ameryka zmienia się z tej konserwatywnej, kapitalistycznej, wolnorynkowej do jakiegoś rodzaju komunistycznego, kontrolowanego rynku. No i to jest to, co właśnie lewakom to pasuje. Jest taki ogrom ludzi, na niektórych uniwersytetach, w niektórych stanach wyrzucają studentów z bursy, z akademików i wsadzają tych nielegalnych emigrantów. Także, że jest straszny opór nawet od studentów, którzy zawsze popierali tego rodzaju rzeczy. Te hotele wszystkie są napompowane nimi. No ale najciekawsze jest, że ten kretyn major z Nowego Jorku, czy gubernator z Nowego Jorku, czy prezydent z Waszyngtonu, oni oskarżają gubernatora z Teksasu, gubernatora Grega Abbotta, to, że on właśnie przysyła autobusy do Nowego Jorku. No, on dlatego wysyła te autobusy do Nowego Jorku, bo chce pokazać tym komunistom, którzy z daleka mówili, że to jest dobrze, żeby wszystkich wpuszczać, żeby poczuli na własnej skórze. No ale nie czują się, że po prostu zniszczyli swoje własne miasto. Ten czarny major to powiedział, że nie wiadomo, czy Nowy Jork się otrząśnie z tego. No zawsze się otrząsnął, Ameryka zawsze się otrząsnęła. W latach 1960, jak oglądaliście film taki na przykład Lot nad Kukułczym Gniazdem, no to był problem z domami wariatów. Jak się tak zastanawiacie, dlaczego w Ameryce jest tyle osób na ulicach. No to większość tych ludzi w Europie czy w innych krajach, to oni są po prostu w instytucjach psychiatrycznych. Są w szpitalach, to tam ich umyją, ostrzygą, dadzą jedzenie, dają lekarstwa. Na cały ten ruch, żeby tą instytucję tych domów psychiatrycznych zlikwidować, zwyciężyła. No i zamknęli szpitale, ale nie znaleźli rozwiązania. Obiecywali, że to wszystko będą się opiekowali jakieś domy opieki społecznej, że to będą opiekowały się rodziny, że to będzie jakieś przychodnie takie dzienne i tak dalej, i tak dalej. No ale to te obietnice to były puste. To nic z tego nie wyszło. No i wtedy wszyscy ci pacjenci domów
szpitali dla psychicznie chorych wylądowały na ulicach. I dlatego to jest w ten sposób. No i co się stało? No oczywiście to się stało, że właśnie zaraz przyszli dużo tych prawników nie mieszkających w Izraelu, no i zaskarżyli, no i powiedzieli właśnie, że jest prawo do opieki, to dachu nad głową, no i to te 40 lat temu, te prawo do dachu nad głową jest wprowadzane w użytek. No i w Ameryce, w Nowym Jorku oni tam wydają jakieś miliardy dolarów, no i chcą, żeby właśnie pieniądze były oddane przez rząd federalny. No ironią losu to jest to, że rząd komunistyczny zbudował całe miasteczko namiotów, ale na placu, czy na tej ziemi, gdzie kiedyś właśnie stał, ciągle stoi opuszczony dom psychiatryczny w Quincy, także że cały ten dom, szpital psychiatryczny jest zaniedbany, rozpadany, no ale tam jest kilka czy kilkanaście hektarów, no to te 40 lat temu w tym szpitalu tam mieli ci pacjenci dach nad głową i czyste prześcieradła. Na teraz trzymają tam tych nielegalnych przybyszy z różnych rejonów. No i też trzymają emigrantów i psychicznie bezdomnych. Także administracja Adamsa powiedziała, że w 2020 roku wyda 12 miliardów dolarów na tych wszystkich najeżdżających Amerykę. No COVID też tam nie poprawił z tą pracą, z podatkami. Jednym słowem, Nowy Jork to jest jeden wielki, potężny problem. Jest taki Piąta Avenue, no to zamieniła się w jeden, cały Nowy Jork po prostu się zamienił w jeden wielki syf. Rzucają tych bezdomnych i nielegalnych imigrantów do szkół katolickich, gdzie tylko mogą, to po prostu zabierają. To się wszystko niedobrze skończy, no i widać, że dużo tych normalnych demokratów zaczyna widzieć normalnie, a nie przez różowe okulary idiotów. Także jest szansa, że z tej tragedii, jest szansa, że z tego bałaganu wyjdzie coś dobrego. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku.